Gdy rozmawiamy z nielicznymi już świadkami tamtej historii, gdy sięgamy do ich wspomnień, oni bardzo często podkreślają jedno słowo. My musieliśmy być gotowi, musieliśmy być przygotowani na każdą sytuację, każdą okoliczność. I faktycznie, byli gotowi, kiedy trzeba było chwycić za broń. Byli gotowi, gdy po nich przychodzili. Byli gotowi na trzask klucza w zamku, kiedy mieli być wyprowadzeni na egzekucję. Ale ta ich gotowość przejawiała się też w wielu innych aspektach. Oni byli gotowi zawsze służyć ojczyźnie, służyć ludziom, służyć społeczeństwu. Oni byli gotowi działać na polu społecznym, charytatywnym. Oni byli gotowi zakładać rodziny, żyć w tych rodzinach w zgodzie z najważniejszymi podstawowymi wartościami. Jakże piękny jest przykład tego ich życia, jakże często powinniśmy sięgać do właśnie takich wartości i do interpretacji tych ich gotowości. Bo jakże często dziś słyszymy, ja jeszcze nie jestem gotowy. A kiedy? A kiedy być gotowym? Kiedy nadejdzie ta właściwa sytuacja? My zawsze powinniśmy być gotowi. Dziękuję bardzo Państwu za tak liczną obecność dzisiaj, w tym dniu, w którym pamiętamy o tych, którzy byli gotowi oddać za nas swoje życie, przelać swoją krew. Chciałbym w sposób szczególny podziękować dzisiaj za obecność na mszy świętej, za niezwykle piękne słowa księdza biskupa Stanisława Stefanka i wszystkich czcigodnych kapłanów. Witam serdecznie naszych parlamentarzystów, posła na Sejm Rzeczypospolitej, pana Arkadiusza Czartoryskiego. Witam pana prezydenta miasta Ostrołęki, Janusza Kotowskiego. Witam przewodniczącego Rady Miasta, Jerzego Grabowskiego wraz z całą Radą. Przede wszystkim witam serdecznie zgromadzonych tutaj kombatantów i weteranów. Dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym, dziękuję wszystkim grupom mundurowym, grupom rekonstrukcyjnym, wszystkim wam zgromadzonym na tej uroczystości. Dziękuję jeszcze raz.